Marii Magdaleny. Zerknijmy na portal Łubiński i przypomnijmy historię Piotra Włosa. On ten portal fundował i no, trzeba tyle kościołów. Nawet jak tylko kilka zbudował, to był i tak największym fundatorem kościołów w średniowiecznej Europie, bo kościół zbudować to nie tylko zbudować go fizycznie, ale trzeba było dać ziemię, trzeba było dać uposażenie, trzeba było być naprawdę majątkiem. On był na pewno ze Śląska. Był na pewno, więc ród, jego ród niewątpliwie był śląskim rodem, stąd tutejszym, tak? I stąd też te największe fundacje były we Wrocławiu. No właśnie, Długosz naliczył się 40 kościołów według legendy, które są przypisane Włostowi. No, to jest raczej legenda, ale no i tak na pewno był jeden z największych fundatorów kościołów. No i no, jego niewątpliwie największym dziełem było Państwo Łubińskie. Nie wiadomo dlaczego właśnie kościół klasztor na Ślężni powstał. Być może to się wiązało prawdopodobnie z tym jego upadkiem, tak, z tym oślepieniem. Opasło Łubińskie, czyli tam, gdzie teraz jest kościół świętego Michała Archanioła, na Nowowiejskiej. On dokładnie w tym miejscu zbudowany. Czyli to on zbudował ten dom? Tak, on zbudował opasło Łubińskie, z którego powstał tylko portal, bo opasło są rozebrane w XVI wieku. Zostało trochę detali, między innymi portal, który został przyniesiony, wmurowany do kościoła świętej Marii Magdaleny. A to było, no szkoda, bo gdyby zostało, to byśmy mieli unikat w Europie, tak, ale w XVI wieku zdecydowano się rozebrać. Ponoć przeszkadzało mieszczanom wrocławskim, że tam się mówi po polsku. No. Ale jest w Marii Magdalenie ten portal. Jest portal w Marii Magdalenie. No dobra, a teraz będzie dalsza, kolejna długa historia. Kolejna historia o tym, jak to Śląsk przestał być